Siema! Słuchajcie, dzisiaj znowu zagramy sobie w Jotym Simulatorka, a to dlatego, że dużo się zmieniło. Ale na samym starcie pamiętajcie, aby zostawić łapkę, kolejną suba, jeżeli chcecie więcej YouTube Simulatorka. Słuchajcie, uświadomiliście mnie w komentarzach, że wcale nie jest tak kolorowo i jeszcze bardzo dużo gry mi zostało, żeby ją wymaksować, bo ten 40 tysięcy boostów mówiliście, że Mati, ale ty do dupy jesteś. To ja mówię, dobrze, rozumiem wszystko, jak najbardziej rozumiem, że jestem do dupy, dlatego dzisiaj się hardujemy. Słuchajcie, troszeczkę pograłem poza odcinkiem, aby się tutaj dla was stayhardować. Zdobyliśmy sobie jeden wiginetylion viewsów, więc troszeczkę sobie przyfarmiłem tokenów. Mamy już 5 dark tokenów, czyli już przedostatnich tokenów, aby dojść do ostatniej mapy. Także dzisiaj postaram się zdobyć ich 10, żeby odblokować, zobaczyć te rzeczy. Ale na samym starcie, słuchajcie, w Crafting Station, widzicie, moje procenty są mniejsze. Tutaj są jakieś takie, tutaj takie. Wszystko jest niby troszeczkę inne. A to dlatego, że zainwestowałem tokeny. Dzięki wam mogłem je zainwestować w takie oto skrzyneczki, w których są przyciski, pozmieniałem, wygląda to mega ładnie w porównaniu do tego, co było, także jestem mega zadowolony, jak to wygląda. Tutaj sobie postawiłem takie dwa drzewka, jeszcze sobie postawiłem przycisk, dobiłem 40 tysięcy boosta. Słuchajcie, uświadomiliście mnie tyle rzeczy, że po prostu nie wiem, co powiedzieć. Na przykład taki fakt, że jestem debilem. Bo uwaga, okazało się, że tutaj jak mamy ten, tutaj taki rebirth boost, to ja zawsze robiłem tak, że kupowałem ten konkuter i robiłem rebirthika 45 tokenów. Ale wy mówicie, Mati, ty debilu, to się stakuje, piszemy ci od 3 odcinków, że jesteś burakiem, dlatego coś wam pokażę. Ojejku, no nie mogę, no myślałem, że jestem mądrzejszy, okej? Przepraszam. Przepraszam, dziękuję wszystkim, którzy mnie wyciągają z błędu i dzięki nim jestem mniejszym debilem. Bardzo wam dziękuję, dlatego piszcie mi komentarze z poradami, bo jestem totalnym głupkiem i nie kupowałem tych komputerów wszystkich, żeby mieć tutaj na EBF-a. Teraz sobie już to zrobię wcześniej, bo oczywiście EBF-a jeszcze nie robimy, jeszcze nie jestem jakimś gigakoksiem, żeby robić EBF-a. Na razie idziemy, mamy 9,6 duodecylionów, idziemy tutaj. I kupujemy sobie za te duodecyliony drugi konkuter, może być? I trzecia kamerka? Nie, nie starczy na trzecią, na drugą. I mamy jeszcze 2 duodecyliony w zapasie. Słuchajcie, mówni... Czemu ja mam? A Boże, no tak, dobra, czerwony konkuter, jest. Kładziemy czerwony konkuter, idziemy od razu sobie tutaj sfarmić troszeczkę. Także sobie poklikamy do jednego duodecyliona i myślę, że te procenty nam szybko pomogą progresować, słuchajcie. Prosiliście, żeby były dłuższe odcinki. Od jutra będą dłuższe odcinki. Dobrze, będę wam półgodzinne robił. Skoro tak bardzo chcecie zobaczyć, jak farmię, to ja bardzo chętnie wam pokażę. Zrobimy sobie całego rebirthika i tak dalej. Dobra, jest jeden duodecylion. Idziemy teraz na konkuter. Dodatkowo muszę sobie sfarmić trochę kasy. Muszę sfarmić 10 tysięcy dolarów, bo są jakieś lepsze komputery z kodu. Uświadomiliście mi to w komentarzach, ale jeszcze nie dałem rady tego zebrać, bo wymieniłem dużo na złote dolary. Ja wiem, że to było głupie i jakby straciłem chyba 3800 dolarów na te złote dolary i to było niemądre bardzo. Nie wiedziałem, że dolary do czegoś się jeszcze mi przydadzą, a jednak się przydadzą, bo są komputery, które nie potrzebują EBF-a za te dolary. Dobra, ej, mamy 10 tredecylionów. Musimy sobie sprogresować tak naprawdę 2 pokoje, aż komputerów pełne, żeby dać radę wbić po prostu to, co chcemy. Czyli chcemy wbić dzisiaj tą mapkę, żeby zobaczyć te komputery. Czy się uda? No myślę, że tak, no bo będę siedział, dopóki mi się nie uda. Czekajcie, 7,5 to nie, to za trochę 2,5, a tej kamerka 3, no na to by mi nie było stać, kurde, szkoda. Kurde, troszeczkę za mało zbieram, ale nie no, chyba jest przeskok duży, dobra, czerwony, o nie, zniknął mi, czerwony z szerokim monitorem, o jesteś, dziękuję ci pięknie. Dobra, teraz farmimy tą kamerkę dobijmy sobie do jednego tredecyliona i jak dobijemy sobie jednego tredecyliona, to wtedy robimy kolejny komputer, kolejny konkuter, zbierzemy dużo kaski naprawdę. Także będzie mega git, bardzo chcę stayhardować ten typ, jest to najlepszy symulator, jaki grałem, szczerze, polecam każdemu, kto jeszcze nie grał, musicie zagrać w ten typ, no po prostu ten typ jest tak dobry, jest tak rozbudowany, jest tyle do roboty, że naprawdę teraz 2 godziny siedziałem na awku,
w sensie na awku, poza odcinkiem, żeby tutaj stryhardować pod te jeszcze lepsze tokeny, a na następnym odcinku już będziemy mogli otworzyć tą skrzynię, wiecie, tą taką tajemniczą skrzynię za Bitcoin tokeny, bo myślę, że sobie je sfarmię dzisiaj w nocy, żeby po prostu mieć ich dużo, żeby ten odcinek wyszedł powalenie. Myślę, że nie no, jak 15 dam radę sfarmić, to nawet gigakoksem widzę, naprawdę. Wtedy to już gigakoks Martin. Jeżeli uda mi się 15, wątpię w to, bo to jest naprawdę cały ten proces stąd dotąd, potem tam, potem tu. To jest naprawdę proces, który... No, psycha siada, psycha is sitting, słuchajcie. Dobra, idziemy nie tu, nie tu, tu. Dobra, tu, tu, tu. I mamy quattrociliony jakieś. Tutaj? O, tu, dobrze trafiłem. Tylko nie za 2, tylko za jakieś, nie 15. 5 i 8 też nie, tutaj weźmy za 2. 7 jest! W końcu mi starczyło na lepszą kamerę. Jejku, ale fart. Dobra, sprzedajemy i teraz... No i znowu musimy szukać konkutera tutaj z bocznymi monitorami, super. Dobra, bo bardzo ciężko mi się ogarnąć przez to, ile musieliśmy tutaj siedzieć i farmić, to bardzo ciężko jest mi ogarnąć co i jak, także muszę tych komputerków trochę poszukać. Dobra, farmimy do jednego quattrociliona i już chyba powinniśmy mieć ostatni konkuter w tym czerwonym świecie. Potem idziemy na złoto oczywiście, które odblokowaliśmy chyba w tamtym odcinku. Tak, w tamtym odcinku odblokowaliśmy, albo nie, my w tamtym odcinku odblokowaliśmy czerwony, to wy jeszcze nie wiecie, co tutaj się dzieje chyba. To zaraz zobaczycie, bo są jeszcze złote komputery. Tak zaspoileruję. Tak, żeby wiecie, troszeczkę było jakiegoś progresiku, bo nie chciałem was wszystkim zanudzać, ale też mówicie, no weź, pół godziny odcinki, na pudzianie dałeś radę, to jest ciekawsze. Ja takie, dobra, chyba od jutra trzeba wam pół godziny odcinki rzucać. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy chcielibyście te odcinki, czy nie, czy wolelibyście takie krótsze, takie po prostu z progresikiem, czy chcielibyście też trochę farmienia, jak na przykład teraz jest trochę farmienia, chociaż tutaj nie, tutaj będziemy długo farmić bardzo. Myślę, że damy radę dosyć szybko przeskoczyć ten złoty pokój za golden coiny, żeby zrobić tam rebirtha i po prostu być gigakoksiami. Dobra, idziemy kupić ostatni już chyba za quindecylion. Ile to kosztowało? 4 i 3, czyli nie starczy mi na... Starczyło mi na wszystko! S. Dobra, mamy najlepsiejszy już komputer. Musimy znowu go znaleźć. Dobra, 9 monitorów jest. Dobra, mamy. Teraz zbieramy na rzeczy z tego, z naszego nowego za złote coiny świata. Już go skończyliśmy, także jest git. Musimy ostatniego rebirtha tam zrobić i odblokujemy sobie wtedy dark matter, czyli chyba z ciemnej materii, czy tam dark tokenów, czy... No wiecie, no po prostu ciemne konkutery będziemy odblokowywać, także one będą mega koksiarskie. Quindecylion, dobra. Już wszystko rozumiem. Jaka to będzie waluta za quindecyliony kolejna? Hexdecylion. Hexdecyliony teraz mamy, także no brzmi to już tak troszeczkę kosmicznie, że tak powiem. Hexdecylion i w ogóle jakieś chore nazwy są. To jest już ile? 49 zer. Jakby dużo, dosyć dużo zer mamy tutaj do nabijania. Dobra, już się udało. Już w ogóle ta gra zaczyna w pewnym momencie, jak już macie te wszystkie boosty, internet sticky, to zaczyna ta gra troszeczkę lagować, tak for real. Więc troszeczkę to jest creepy. Ale dobra, hex decyliony. Idziemy teraz na, uwaga, tu złoto, weź mnie wpuść. Dobra, damy radę, tak wejdziemy. Czy mogę kupić drugi? Nie, nie mogę nawet nie patrz, nie mogę patrzeć na drugi, bo to, wiecie, obraziłoby. Ale dobra, musimy teraz wymienić ten konkuter na żółty. Gdzie jest żółty? Żółty konkuter, złoty bardziej, bo żółty brzmi gorzej. Dobra, i teraz zbieramy sobie chyba Hexdecylion na karcie SD naszej i wtedy robimy kolejny konkuter. I tak się w ogóle tutaj progresuje, tak potężnie się progresuje, w sensie te przeskoki z tym boostem 40% są potężne. Chociaż wolałbym szybciej, nie będę ukrywał, że chciałbym mieć z milion boosta. I taki jest cel, w sensie taki główny cel to jest chyba milion, a jak damy radę więcej, to będzie super, żeby tą grę jakoś fajnie skończyć, wiecie, znaczy fajnie skończyć do następnego update'a oczywiście, żeby skończyć, bo tak naprawdę, no nie możemy się doczekać już, co wymyśli twórca YouTube Simulatora, bo ostatni update dał 100 coś komputerów, więc on robi potężne update'y. To nie jest Pet Simulator, słuchajcie, to jest YouTube Simulator, gdzie te update'y są potężne i parę ładnych godzin rozgrywki dodają, także
No tutaj szapoba dla twórcy, że naprawdę tryharduje totalnie, żeby ten tryb był jak najlepszy. No powinien mieć więcej osób, tak powiem szczerze, według mojej opinii, o, to będzie najładniej, według mojej opinii powinien mieć o wiele, wiele więcej osób na tym trybie, bo jest ten tryb chyba najlepszym sumotem, jaki powstał do tej pory w Robloxie. Dobra, 2,9, nie? 3,5! I teraz tutaj 4,2, dobra, jest git. Jest giga git, słuchajcie, jest giga git. Także bierzemy żółte biureczko, takie ładne, złote. I teraz kamerką sobie dobijamy jednego septendecyliona tych. Dobra, poklikajmy sobie przy okazji, bo dawno nie klikałem. O, kliknięte. Tak się farmi, nie tak się tak. Jezu, nie umiem już gadać, naprawdę. Ten typ mnie tak wkręca, ja tak dużo tej czasu poświęcam, ale no, nie dziwcie się, skoro ten typ jest aż tak dobry. Naprawdę, z całego serduszka każdemu polecam ten typ. Jest tak genialnie zrobiony i tak dobry, że naprawdę ciężko w niego nie grać. Dawno się tak dobrze nie bawiłem w symulatorze. Magnet Simulator, pamiętamy jeszcze dawny symulator, który był moim ulubionym. Teraz zdecydowanie YouTube Simulator, a Pet Simulator też jest fajny, tylko no niestety te update'y są malutkie w porównaniu do tego, co robi twórca YouTube Simulatora. Dobra, jeden septedecylion kaski, teraz idziemy to, znaczy karty i teraz przerabiamy to na kaskę. Jaka to będzie waluta kolejna? Zamiast septedecylionów to są... Uwaga, oktodecyliony, także no, te nazwy są coraz lepsze, tak powiem, te nazwy są coraz lepsze, tak zdecydowanie coraz fajniejsze, także zobaczymy, jakie będą potem, potem będą jakieś oktanodekoleacyliony, czy coś, jakieś powalone nazwy pewnie będą, aż się zaciąłem w mówieniu, bo tak próbowałem coś wymyślić szybko, oktanodekoleacyliony będą, zobaczycie. Pod koniec, na pewno takie będą. Ja nie mam pojęcia, ile on musiał wyczytać rzeczy, żeby dowiedzieć się tych wszystkich, jakby, żeby zaprogramować te wszystkie liczby, że one się nazywają Hex Decylion, Wigintylion, Nowe Decylion, coś tam, naprawdę to jest tyle roboty w tym symulatorze jest, jakby szapoba totalne. Ciekawe, czy jest jakiś limit kasy na maksymalny. Pewnie go dogonimy, jak jest. Jak jest, to na pewno nam się uda go dogonić na tych najlepszych konkuterach. I moglibyśmy zrobić taki też, żebym na 24 godziny zostawił kompa, żeby mi się farmiło na karcie z najlepszym komputerem i z milionowym na przykład boostem. I byśmy zobaczyli, ile kaski by wtedy wyszło. Możemy tak zrobić, jak będzie dużo łapek. Dobra, idziemy tutaj na oktodecyli... O Boże, nie, przegrałem. 6,2, nie? 4,9! No dobra, ale musimy kupić gorszą... Ale aż tak gorszą kamerę? 3,9, no dobra, no niestety musieliśmy kupić w cholerę gorszą kamerę niż konkutę, także będzie się szybko robić... O, tu jest. Będzie się szybko robić nam konkuterowanie, ale nie będzie szybko się robić ten... Zbieranie. Dobra, zbieramy tylko 100 septedecylionów. Słuchajcie, zbieramy tylko 100, bo za długo będzie szło. Niestety nie kupiliśmy dobrej kamery. Tak, zbieramy setę, mamy już setę, idziemy szybko to... zrobić, tutaj ziomuś, siadamy do kompa i od razu to przerabiamy, żeby była kasiora. Mamy jeden nowym decylion, słuchajcie, to tyle co mam subów, nowym decyliony. Także już chyba sama końcóweczka, słuchajcie, została, także biegniemy, myk, siemano. Tutaj jumpujemy sobie ładnie, wchodzimy i zobaczymy, ile kosztuje ostatni konkuter, bo tylko konkuter musimy kupić. 12 nowym decylionów! Słuchajcie, znajdźmy sobie za jakieś 500? 400 DTPT i tą kamerę. I to będzie ostatnie, co musimy zrobić w sumie, więc zróbmy tak. Bo nawet nie będziemy kupować kamery, tylko kupimy sobie ostatni ten. Okej, okay. Zbierzmy sobie ze 100 tych oktodecylionów. Żeby one były. Dobra, klikamy sobie przy okazji. Myk. Szybciutko sobie klikamy. Wszystko sobie pięknie farmimy. Nawet nie musimy sety zbierać chyba. No, nie musimy nawet sety zbierać, ale... Dobra, 50 styknie. 50 styknie, żeby mieć ten tylko komputer, bo tylko tyle potrzebujemy. Komputer. Także nowym decyzją... O Boże, nawet ponad będzie... Za dużo zebrałem, słuchajcie. Za dużo. Wszystkiego jest za dużo tutaj. Jakieś randomowe liczby. Nawet nie wiem, co one zaczął. Nowym decyliony, oktodecyliony, wiginityliony. Po prostu jest tego masa. Masakra, ile tego... Gdyby tyle wyświetleń na YouTube robić, co tutaj, to... Ohoho,
To by pieniędzy z całego świata nie starczyło dla jednego takiego youtubera. To będę ja! Nie, nie, nie dałoby się tego wygenerować, bo to jest 57 już razy więcej niż, znaczy 57,0 po przecinku, także troszeczkę dużo. Okej, okay, damy radę, dobra, biegniemy. I wymieniamy to na Dark Tokeny i te Dark Tokeny, dobra, kupujemy ten komputer, idziemy tutaj, tak, mam najlepszy. Czekajcie, czy to jest ostatnie? Tak, to jest ostatnie. Dobra, jest, tak, co mi dasz? I te Dark Tokeny, tak, deal, oczywiście bierzemy tego deala, biegniemy już w trakcie, jak nam się trzęsie świat. Powinniśmy być już przy ścianie. Okej, jesteśmy. I teraz, w końcu, po takich długich męczarniach, przedostatni, żeby dojść do bitcoinowego. Ej, kurde, ale to jest... Ja chcę zobaczyć, nie, ja chcę zobaczyć tylko nazwę liczby, która jest na końcu. Duovigintillion! A trzeba zobaczyć Tevigintillion. Także no... co, i jakie ty ma... Jak one się nazywają? Okej, co mi dasz? Co mi dasz za to? Bitcoin, tak! Ostatnia waluta, czyli Bitcoin. Już niedługo, słuchajcie, już to skończyliśmy. Także jest mega, mega potężnie. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi, czy chcecie lepsze to na pewno, ale dłuższe odcinki z YouTube Simulatorka, jeżeli tak, to nagram jakieś długie z farmienia i tak dalej, co ja? Także no, łapeczka, sub, komentarzyk, no i co? No i siemano!